Siemanko moi drodzy, Prawo Lewe Ski, z tej strony witam Was serdecznie. Dzisiaj mamy Sylwester, chociaż Wy ten film pewnie zobaczycie po Sylwestrze, także najlepsze życzenia dla Was ode mnie, zdrowia, szczęścia, pomyślności, realizacji celów i aby ten rok był lepszy niż rok poprzedni. I to tyle ode mnie, bo resztę sobie po prostu wywalczycie sami, bądź sami to zrealizujecie. Tego jestem zdania. Natomiast dzisiaj jest Sylwester i jaki Sylwester, taki cały rok, więc postanowiłem, że spędzę go aktywnie, nawet dzisiaj specjalnie wziąłem wolne w pracy, żeby właśnie tej aktywności było troszkę więcej, jest sporo do zrobienia, a mało czasu, bo o 19 trzeba się zwijać gdzieś na chatę, bądź na jakąś małą imprezkę, albo ci. No i co, zaczynam dzień na słodko, bo dzisiaj jeszcze nic nie jadłem, a jest pierwsza aktywność przede mną, więc muszę mieć troszkę więcej siły, a jak słodko, to w najlepszym miejscu do tego, czyli w Trumience, przy Politechnice Wrocławskiej. Stare dobre czasy się przypominają, także nie mogę się czekać i lecimy do Trumienki. Mati, jakiś komentarz? Nie no, nie wiem co mam powiedzieć. Zawiodłem się. Słuchajcie, jak widzieliście chwilę temu, Trumienka zamknięta. I chwilę wcześniej powiedziałem, że jaki Sylwester, taki cały rok, to nie świadczy raczej dobrze. Bo świadczy to o tym, że wszystkie moje słodkie chwile w tym życiu, w tym 2021, będą dla mnie zamknięte. Niedobrze, może coś innego się uda. Idziemy w poszukiwaniu czegoś do jedzenia. Żeby chociaż coś przechrupać, nie? Nie wiem, czy siadłeś, czy nie? Nie, ja zjadłem, no jogurt, ale to się aha, no to się nie liczy. To może jakiś hot dog w żabce. Na żabkę zawsze można liczyć, no zobaczymy, zobaczymy. Także lecimy dalej w poszukiwaniu jakiegoś śniadania. Dobra, słuchajcie, udało się. Mamy hot doga z Matim. Natomiast nie każdy dostał ten, co chciał. Mati chciał łagodny, dostał ostry. Ja dostałem ostry, bo chciałem ostry. Ale jakby to znowu świadczy o tym, że cały rok będzie na ostro. No to z jednej strony na ostro czy na słodko. Dajcie znać w komentarzach, co wolicie. A my idziemy teraz powędkować na tak zwany spinning, dobrze mówię? Tak, na spinning obok naszej starej twierdzy A14. Nie do zdobycia była to twierdza. Dokładnie. Każdy Diver Cup za naszych czasów, no nie do przejścia. Może raz jak coś Niemcy wygrali, a to było dawno i nieprawda. Także idziemy powędkować, to będzie mój taki pierwszy raz na spinningu. Cokolwiek to znaczy. Podobno przy tym trybie wędkowania trzeba się trochę poruszać, także lecimy. Mati, powiedz mi, bo moje pierwsze wędkowanie przede mną, na co dzisiaj łowimy jeszcze raz i co to jest za przynęta i tak dalej, wszystko po kolei. A więc, przynęta, na jaką dzisiaj Seba będzie próbował łowić, jest to obrotówka. Taki tutaj jest metalowy korpus i taka metalowa łopatka i ta łopatka kręci się wokół tego korpusu. Mhm. Cała zabawa w spinningu polega na tym, że zarzucamy sobie zestaw. Do wody dajemy chwilę przynęcia, żeby opadła na dno. W przypadku blaszki raz szarpiemy i zwijamy. Zwijamy powoli, żeby przynęta pracowała głębiej w toni wody i czekamy na uderzenie ryby. Mam nadzieję, że uda się sobie coś zaciąć i pokażę Wam swoją pracę. Ale realne szanse? Realne szanse zero. No i Seba rzut po rybę. Zapodoba się wędkarstwo? Wiesz co? Myślę, że to jest kwestia do pierwszej ryby, nie? Do pierwszej ryby. Jak poczujesz taką większą rybę na kiju, właśnie, to... Właśnie większa ryba, to jest chyba to, bo te małe, to... Ja Wam powiem w ogóle, że ja kiedyś wędkowałem, nie? Tylko, że na wędkach typu kijek... Na spławik mówiłeś. I pstrągi w Stoniu Śląskim. Coś w tym stylu. Ja zdejmuję już GoPro. Tutaj w tej miejscówce już połowiliśmy. I teraz Mati wytłumaczy mi w ogóle, bo dla mnie to jest trochę dziwna sprawa, że ryba... Je gumę, nie? Jakby, I z czego to się bierze, Mati? To się bierze stąd, że na przykład tej wielkości przynęta, to jest przynęta na szczupaki, są też mniejsze wielkości. Przypomina, jakie są to mogę przyjechać, ale jak wodzie, to na okonie zazwyczaj ja stosuję przynęty z takim ogonkiem
To się nazywa Twistery. Słuchajcie, muszę zatrzymać na chwilę Maciego, bo Maciej się rozpędził. Jeżeli jest kto z Was interesuje się wędkarstwem, to zapraszamy na kanał Mateusza. Tutaj będzie się podlinkuje, czy w opisie. Bo Mati właśnie zajmuje się wędkowaniem i nagrywa te materiały dla coraz większej liczby ludzi. Także naprawdę tak. Polecam i zna się chłopak na tym. No ale teraz nie będziemy Was zanudzać. Ale ogólnie w skrócie chodzi o to, że ta guma imituje naturalny pokarm i ryba uderza w przynętę. A można było tak od razu? Dobra, idziemy w inną miejscówę, a potem spadamy na trening. Jesteśmy już na nowym miejscówce, mam nadzieję, że coś się uda złapać. Jeśli nie, to tak jak powiedziałem wcześniej, lecimy na trening. O Boże, chyba go nie widzicie, ale jest naprawdę duży łabądek. Dobra, próbujemy coś złapać i na trening. Słuchajcie, moi drodzy, jesteśmy już po treningu, po siłowni, po ergometrze. Zakończony trening sylwestrowy. Widzę, że bateria mi się kończy, więc widzimy się w kolejnej części dnia. Nareczka. Dobra, jesteśmy u mnie w domu i bardzo na szybko, bo za chwilę się musimy ogarniać. Zrobiliśmy małe takie przekąski do naszego wyjścia. Ja zrobiłem dip czosnkowy do kurczaków w chipsach. Nie wiem, czy ktoś Was kiedyś kojarzył taki przepis. Kurczaki, chipsy, jajko, olej, trzy. Sztos. Oprócz tego zrobiłem też spód do pizzy, czyli spód do pizzy. No nie, że ciasto, tylko bardziej chodzi o ten sos do pizzy, o spód taki. Więc trochę pogotowałem, byliśmy też na małych zakupach, tam kamery nie wziąłem, zresztą no nie można nagrywać w żadnych Lidlach, tych sprawach, więc uznałem, że nie wezmę kamery. No i teraz zbieramy się na imprezę, jakieś mycie, wiecie, szykowanie i lecimy.